Witam Was, z tej strony Asia, żona Bodzia. Dzisiaj mamy 21 październik, środa. Zobaczcie, mam flagę. Michał jedzie na strajk. Jadą z Bobowa na Starogard. My, pierwsza brygada. Rolnik żywi i broni. Tak. Wszystko od cesarza. Od myszy do cesarza wszystko żyje z gospodarza. Michałek, uważaj, nie pobrudź. Bóg, honor i ojczyzna. Oj, tak chyba było. Oj, tak chyba jakoś to było. Jo, tak chyba nie. Wtedy jechali ze Zblewa na Starogard, a teraz mają dojechać do Bobowa, tak? Bobowa na Starogard. I z Bobowa pojadą na Starogard. Tak więc, że pozdrawiamy wszystkich uczestników dzisiejszego strajku. Protestu, nie? Protestu, tak. Taki protest, taki strajk o nasze jutro. Wszystkich w ogóle w całej Polsce dziękujemy, że się każdy poświęca na to. Wywalają gnoje pod wjazdy posłów, taczki wnoszą. Dziękujemy Wam za to, chłopaki. I dziewczyny. No i dziewczyny też, tak właśnie, dziewczyny też są zaangażowane. Młode dziewczyny chcą walczyć o swoje jutro, o nasze jutro, no, no dajcie spokój. To jest, co się robi, to jest tragedia. Co będzie, to już w ogóle nie wiadomo. O, teraz powinno masz i z tej strony, i z tej strony. Co? No masz z tej strony i z tej strony, chyba tak więc, dobrze, że... Nie? Aha, chyba powinno być dobrze. A więc, że... Bóg, honor i ojczyzna. Tak. Powinno być. Dzisiaj ma padać, już mrzy. Ciągnik już jest... O, zobaczcie. Już są krople. Tak więc, że... Michał resztę dla Was nagra z GoPro. Tak. Będzie troszkę relacjonował. I będziecie mieli wtedy filmik. Chyba trzyma. Michał do Warszawy nie jechał, bo jeszcze siałeś wtedy, nie? Tak. Musiałeś skończyć. Musiałem za siebie skończyć, no i teraz pada fajnie i już bym w pole nie wjechał, nie? Już byś to w pole wtedy nie wjechał, ale zaraz na drugi dzień padało, nie? I w tym nocy, samym dniu też już. W nocy padało. No. A w Warszawie rolnicy zmarzli i ten zmokli, nie? W słusznej sprawie. W słusznej sprawie, może nie zachorowali, nie wiem. Dobra, to ja sobie wezmę w razie czego te trzy. Tak. Krytki na zapas. I te cęgi też sobie weź, no. Jesteś ubrany, żebyś nie zmarzł. Jestem ubrany. Kurde, co masz za koszulkę fajną? No, dostałeś od Kasi to i od Kacpra. Pisać jeszcze w polityków dokładnie, nie? No. W polityków. Tak. Może teraz zmienią koszulki właśnie, teraz może zmienią napisy. Jo, nie? Bo takie... tu... Bo to było już strajkowe dawno. Strajkowe powinni teraz robić koszulki. Tak. Trzyma, trzyma. Idę zanieść? No. Co? Kończysz nagrania? Nie, bo jeszcze zobaczę jak odpalisz. A, i dobra. Jak będziesz jechał. Szerokiej drogi. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród. Nie damy poprzeć mowy. Polski my naród, polski lud, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gznębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Witam wszystkich widzów, z tej strony Michał, witam wszystkich ściągnika. Jedziemy właśnie z Bobowa przez Jabłowo do Starogardu. Dzisiaj dużo ciągników nie ma. Samochody i ciągniki to tam maksymalnie 50 sztuk. Więcej raczej nie ma. Mniejszy strajk jak tutaj z Blewa Starogard. Ale jest. Powoli
Wjeżdżamy do Starogardu, do miasta powiatowego. Tak jak mówiłem, ciągników jest i samochodów osobowych razem gdzieś tak 50, więcej nie. Podejrzewam, nie podejrzewam, żeby ktoś po drodze wjeżdżał, jeszcze się dołączą. Tam z przodu jedzie bus, z busa jest puszczana melodia o prezesie i o jego zachowaniu wobec rolników, aby uświadomić ludzi w mieście, dlaczego tak w ogóle my strajkujemy.
samochodziku puściłem, trochę się prądu przytkało. To, co chce ode mnie. Tajniacy się patrzyli na mnie. Trochę się zakorkowało. Panie policjantki tak patrzą i nie wiedzą, kogo teraz puścić.
tłumacz może ma jechać, no bo nie wie chłop, no. Widać kierowcy tira z drewnem pani zaprosiła do strajku, do korku. Bo trochę ludzi się nazbierało. Tutaj też. Mam nadzieję, że to już przekona tych rządzących do zmiany tej swojej decyzji i tą ustawę zmiotą z Sejmu. Posuną. Jedziemy. Chce jechać czy nie? Pani. Tak? Nie. To ładnie, trochę się zakorkuje teraz dzięki policji w sumie. Cześć, mam nadzieję tylko, że rządzący obalą tą ustawę i wywalą ją do kosza. Nie będą rujnować polskiej gospodarki, polskiej wsi, polskich gospodarstw dochodowych, działów produkcji rolnej. Działów produkcji rolnej oczywiście dochodowych dla państwa, bo dużo na tym zarabia państwo jako z podatków, a tak to pośrednicy. Niekoniecznie rolnicy, głównie pośrednicy, a rolnicy to już różnie. Zależy jakie ceny rzucą rolnikowi na byka, rocznika, drób i tak dalej, na zboże. No pada. Michał napisał SMS-a, że wraca, że już jest w zblewie. Ja wyjdę tutaj. Już jest po proteście. Wracają, zobaczymy. Na pewno jakąś relację, co było, co i jak. Może będzie wiedział, ile było ciągników. Tak jak wam mówiłam, Michałek wraca. O, się rozpadało. Jedzie. Ursusem 363P. No, pisałeś, że jedziesz, to wyszłam. Ja. I co tam, ile było tam? Mniej było. Bo było bardziej mniej zorganizowane pewno niż znaczy szczypę, bo... za późno to się pewnie tam ogłoszono, nie? Aha, może tak. Za późno. No ale już ludzie powinni troszkę też wiedzieć. To jedna trzecia tego co ostatnio gdzieś może. Aha. Tak 150 może. Teraz było gdzieś maksymalnie 50, nie? A, no ale no. I tak. No. No. Idę ustawić. A ja wyszłam tak pomału, mówię idę, nie? Ja. Bo wiesz, tak szybko nie wylecę. No. Tak więc, że żegnamy się z wami. Jej to trzeba będzie, wiesz, żeby ona wyschła ja wiem, w domu. Ja do wyschnięcia, ale tu... No, żegnamy się z wami. Tak. Trzymajcie się. Na razie. Idziemy montować filmik dla was. Tak, dzisiaj chyba jeszcze wpuścimy, nie? No, z tego. Żeby widzieli. Tak. Na razie. To pa. Się trzymajcie zdrowo i młodo.